Cześć, siemanko, ja jestem Titi, a dzisiaj omówimy sobie dwie niesamowite bitewki, czyli kontynuacja serii 2 w jednym. Już całkiem dawno nie było tego odcinka, więc pomyślałem, że a czemu by nie, nagramy. Akurat trafiły się idealne bitewki. RNG sprzyjało obu graczom, których wam dzisiaj zaprezentuję, naprawdę. Pierwsza bitwa, kolega w Małszenie, czyli takiej myszce na 9 poziomie. No, co można o tym czołgu powiedzieć? Wygląda jak Maus, gra się tym jak Maus, działa ma jak Maus. Co to znaczy? Jeżeli chce dingać, będzie dingać. Jeżeli nie, to nie będzie dingać. Działo, jeżeli chce trafić i chce przebić, to przebije. Jeżeli RNG ma dzisiaj zły dzień, no to nie przebije. No to jak Maus, tylko no, mówię, na 9 poziomie. Tutaj jest gracz No Camo No Skill z klanu Ziz i pojechał do bazy C. Troszeczkę średnio, bo baza wcale nie jest tak ważna. Ja preferowałbym pomóc rzucić się tam, szczególnie, że już jest 0 do 1. Kociołek, który powstał na lewej flance, zaraz padnie. I jest 0 do 2. Strata HP, no, jest spora, tak. Mamy tutaj akurat te 34 i setę, no ale im szybciej tam wrócimy, tym lepiej, ponieważ tak, to byśmy jeszcze troszeczkę zdołali im pomóc, a niestety połowa naszej drużyny już prawie wyparowała. Super Pershing tak samo, mają ogromną przewagę punktów, prawie 300, kartowa się wychyla, tutaj niebezpiecznie jest, spokojnie możemy oberwać od Skorpiona. Jesteśmy bokiem. Boczki nasze lubią zbierać. Tak. I IMX. Niestety się ukrył. To akurat tutaj chyba będzie chwila spokoju. Chociaż czy trafimy? Nie. Kolega nie zdecydował się na strzał. Ja omówię troszeczkę ten czołg. Mamy... Kiedyś mieliśmy 2000 HP. Tak, kiedyś ten czołg, kiedy wprowadzili go, był bardziej OP. Dlaczego? Więcej HP, lepszy pancerz, lepsze działo. Teraz ja nie mówię, że jest ten czołg zły po tym nerfie, ale kolega właśnie to udowodni, że jednak ten czołg jeszcze potrafi. Ładny strzał tutaj, chociaż haeczek by się przydał i załatwiłby sprawę Skorpionem. Natomiast nie zawsze był pewność, że oczywiście on wejdzie, tak? Sytuacja 1 na 4, przewaga... Prawie 700 punktów, prawie 300 punktów. Nic się tutaj aktualnie nie zmieniło. Pokazujemy się znowu bokiem, to jest naprawdę niebezpieczne, chociaż możemy się cieszyć, że koledzy, że przeciwnicy naprawdę mają nas gdzieś. Robimy teraz drugiego fraga na dwa fragi drużyny. No niebezpiecznie jesteśmy, tak? Ja preferowałbym się skontować. Natomiast jeżeli gra, jeżeli kolega jeszcze ma full HP, no to ja nie narzekam, tak? Oddajmy strzał w P44 Panterę, jesteśmy w ogniu krzyżowym. Z trzech stron będą do nas strzelać, a jeżeli Pantera nas objedzie, to będzie naprawdę nieciekawie, bo ten czołg, no, był szybszy już, tak? Teraz się polosuje, losuje nam uszkodzenia, teraz Skorpion G nie trafia nas, z tyłu odbija się od nas chyba Super Pershing, tak, bo tylko jemu takie działo zostało. Lecimy po Skorpiona, musimy go skończyć. Naprawdę musimy. Kolega przemyślał strzał z haeczka. Mamy 4 fragi. Dostaje trzech przeciwników. Czy RNG będzie łaskawe? No to naprawdę niewiele takich bitew w życiu się zdarza, że zdobywa się naprawdę Rosjeni. Na to musi wpłynąć full czynników. Takich jak... No tutaj... Sami widzieliście, że przeciwnicy nie będą ogarniać, nie będą na nas zwracać uwagi. RNG będzie dla nas łaskawe. Każda drużyna musi być po prostu idealnie dobrana pod nasze preferencje, żeby uzyskać to Rosjeni. Teraz strzał w bok wieży, kartofel pada. 120 ma na szczęście stokowe działo, chociaż z tej perspektywy raczej nie będzie nas przebijać. Ważniejszy jest Super Pershing. Aktualnie, bo seta jest zablokowana, ale tutaj niewiele działa.
My na szczęście ją dobijamy, bo to mogło spokojnie nie wejść. Na 3000 uszkodzeń na koncie, 6 fragów. I tak, już wiecie, że kolega zrobił Rosjanin na Małszanie. Gratuluję naprawdę, bo ja mam tylko 3. Dla mnie los naprawdę nie jest łaskawy. RNG znaczy chciałem powiedzieć. Ale cieszę się, że choć ktoś inny też potrafi. Oczywiście jest medal bohaterów Rosjanin. Bardzo gratuluję koledze. Troszeczkę też się nastrzela, bo 3400 uszkodzeń. Ale teraz przechodzimy już do drugiej, troszeczkę z większymi uszkodzeniami, powtórki. A to już druga bitewka na chińskiej WZC 10 poziomu gracza Polish Demon. Mapa, kanał, losowanie z dziewiątkami. Oczywiście no dwie, ale bad chata jednak za ten 1000 tam można wstrzelić, szczególnie, że chińska WZ-ka w tych czasach nie jest popularna, ale jest bardzo mocnym czołgiem. Tak. Działo, widzicie, no przeładowanie 12.6, to tak jak w 2.6.8. Chociaż można jeszcze zejść, tak? Pancerz jest bardzo dobry. Medy goldem, jeżeli już. I to też nie zawsze, bo to naprawdę jest bardzo dobry, wytrzymały pancerz. Działo, sami widzicie, no wieża 140 przebita bez najmniejszego problemu. Nawet nie było dobrze wycelowane, chyba RNG też jest dla nas łaskawe. Niestety nasza drużyna troszeczkę głupio zagrała. Teraz mówiłem o badczacie, niestety nie uda się go trafić, chociaż może tym haeczkiem. A penetracji na haekach też mamy sporo, bo 86 chyba, tak? Zwrotność jest bardzo dobra. HP mamy 1900, czyli tak dobrze jak na TDK 10 poziomu. Teraz troszeczkę jesteśmy w ogniu krzyżowym. Na szczęście 140 nie jest z nami zbytnio zainteresowana. Teraz ładny strzał. To jest dopiero nasz drugi. Niestety, no, WZ ma słaby punkt. I 140 bardzo dobrze o tym wie. Jest badchat. Przydało mu się strzelić, żeby nie był już taki chojrak. Jest 1-2. I z 7, czy uda się wysadzić? Myślałem, że kolega spróbuje nas ślepo, ale jednak nie. Jesteśmy troszeczkę w kropce, ponieważ mają bardzo mocne te deki, jak Panzer, Godzilla, oni bez problemu nas przebiją, oczywiście. I czekamy. To ja może troszeczkę powiem o WZ-ce. Oczywiście mamy tutaj takie samo działo jak 268, troszeczkę różnią się oczywiście parametrami, ale to jest naprawdę bardzo podobne działo. Jest też inny odgłos strzału. Tak. Bo to jest jakiś tam inny kaliber i dlatego jest inny odgłos strzału. Penetracji mamy tyle samo. Celność jest tutaj nawet niezła jak na chiński czołg. Pancerz, no widzicie sami. Jednak tutaj gąsienica w... Gąsienica tutaj w tym miejscu jest przebijana. Nawet w ten sposób. Nie każdy o tym wie, natomiast bardziej doświadczeni gracze już o tym wiedzą i wy teraz też będziecie o tym wiedzieć. Sytuacja na polu bitwy 2-3. Uszkodzeń mamy 2400. Teraz IS-7 fajnie jakby się nam pokazał. On lubi wybuchać i dlatego ja czym prędzej zrobiłem sobie wszystkie perki na dziesiątkach i wybucha zdecydowanie rzadziej. Ostatnio kiedy IS-7 mi wybuchł, to było tak z rok temu. No może więcej nawet. Czekamy. Czy IS-7 się pojawi? Czy wychyli? Może troszeczkę przyspieszę, żeby tak nie było trochę nudno, bo na razie aktualnie nic się nie dzieje. A więc... A może jednak nie. Jest, eseta się pojawiła. Tu teraz przyspieszę. Mamy strzał Visa 7, w końcu dostał w magazyn, co prawda, natomiast nie wybuchł mu. Jest WZ-ka, pojawiła się po lewej stronie. Troszeczkę projectą nas przyblokował. Oj, to może się dla nas skończyć. A niestety, przebił nas. My również odpłacamy mu się na koncie 4300 obrażeń. I nasze projecto poleciało
szybko porobić, chociaż tam jest niestety Godzilla. Tutaj atak dwóch. Oj, oberwaliśmy od Jadzi. Średnio to jest pozycja dla tego TDK. Jesteśmy duzi. Pancerz dla Godzilli to jak pancerz Waffentragera. No i czekamy. Project to jest, słyszę nam za jako spotera. WZ-ka próbuje się coś tam wychylić, chociaż szczerze mówiąc wątpię, żeby wyjechała. Raczej czeka na swoich kolegów. Po prawej stronie jest Leopard z Jadzią. Każdy z nas jest na ogrysku. Niestety. Teraz strzał w WZ-kę. Jak mówię, to dział jest naprawdę celne. Udaje się ładnie w niego trafić. Mamy 5000 obrażeń. Project to na szczęście. Na szczęście WZ-kę nie trafia Project. To teraz został on dobity. Sytuacja na polu bitwy troszeczkę się umiarkowała, że tak powiem. Jest 3-3. Natomiast każdy z nas jest ogryskiem. Nawet IS-7 może sobie z nami tutaj bardzo ładnie poradzić. Chociaż teraz popełnia ogromny błąd. Godzilla odbija się od nas. Trafiła bardziej pod jarzmo. To było widać. Albo w ten bardziej skątowany bok. Pewnie wam pokażę. A teraz czekamy. Znowu w tym samym miejscu jest Eseta. Mierzymy i trafiamy w bok wieży. Na koncie prawie 6000 obrażeń. Godzilla dobita poprzez strzał Progetto. Jest, pojawia się Jagdpancer. Chyba się przestawił, bo wtedy stał gdzie indziej. Nasze Progetto daje magazynek. I Godzilla tak naprawdę średnio już jest no, bez szans. Teraz strzał bardzo ładny i bardzo fartowny. No mówię, RNG koledze sprzyja. Czy wyjedziemy? Tutaj bez problemu można wyjechać, ponieważ kryje nas małe drzewko. Strzał, dolna płyta, piękne wymierzenie. Niestety losuje nam bardzo dużo poniżej średniej. Już kolega pisał, że prosi o 7K i nie zawsze trafiają się tacy gracze, którzy po prostu zostawią ten damage. Niektórzy po prostu to nie obchodzi i jadą, i giną. Strzał, dolna płyta, pięknie i w tym sensie mamy 7000, prawie 7600 obrażeń. Bardzo ładny wynik. Kolega, świetnie, no naprawdę nie zawsze się udaje, że gracze, przeciwnicy będą tak idealnie wyjeżdżać, a nasi sojusznicy jeszcze będą zostawiać nam damage. Naprawdę gratulacje dla gracza, ale i dla całej drużyny, no poza tymi trzema. A tymczasem, chociaż jeszcze jedna informacja. Dzisiaj niestety nie pojawi się Bitwy Narodów, ponieważ napotkałem pewne problemy i średnio wiem, jak sobie z nim poradzić, ale myślę, że za 2-3 dni, no może w piątek, bo wiecie, egzaminy, pojawi się materiał z Bitew Narodów. A tymczasem żegnam się z wami, do usłyszenia i cześć!